Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na sałatkę z bobem, pieczarkami i żółtym serem, czyli pyszną przekąskę o niebanalnym smaku, która będzie gwiazdą każdego przyjęcia. Przygotowanie sałatki rozpoczynamy od ugotowania bobu. W garnku zagotowujemy wodę, dodajemy bób i gotujemy go około 10-15 minut. Pod koniec gotowania do bobu dodajemy odrobinę soli. Ugotowany bób przecedzamy, a gdy lekko przestygnie, obieramy go z łupin. Obrany bób przekładamy do miski. Ser żółty kroimy w małą kostkę, po czym dodajemy do bobu. Sączone z zalewy pieczarki kroimy na małe kawałki, a następnie dodajemy do bobu i sera. Jabłko razem ze skórką kroimy w niewielką kosteczkę i wrzucamy do sałatki. Umyty szczypiorek drobno siekamy i łączymy z zawartością miski. Na końcu do sałatki dodajemy majonez. Wszystko doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem i delikatnie mieszamy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.